Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przewielebni bracia, czcigodny Ojcze Opacie, przeorze tego miejsca, drogi Michale, Ludwiku, wszyscy moi drodzy w Chrystusie Panu, bądźcie pozdrowieni. Zaczynamy dzisiaj czas świętych rekolekcji. To słowo rekolekcjo, czyli takie przywoływanie siebie do porządku albo wnikanie w siebie, robienie swoistego remanentu duchowego, ma sens. Ma sens. Myślę tak w Adwencie, jak i w Wielkim Poście, ale szczególnie w tym momencie historii Kościoła i świata, w którym, jak już wiecie, przeżywamy w Kościele nadzwyczajny jubileusz Miłosierdzia Bożego. Przed chwilą ojciec Opat uroczyście zainaugurował ten rok w imieniu ojca świętego Franciszka, biskupa Chicago Błażeja, tutaj w jednym z kościołów jubileuszowych naszej archidiecezji. Także jesteście szczęściarzami, wybrańcami, bo kościół wasz jest kościołem jubileuszowym. Te drzwi, które się otworzyły, są bramą Miłosierdzia Bożego, która na oścież stoi dla was otwarta od 8 grudnia tego roku aż do 20 listopada przyszłego roku do uroczystości Chrystusa Króla. Oczywiście, że to miłosierdzie jest nieskończone, ale ten nadzwyczajny jubileusz ma nam przypominać o ważności i ważkości tej chwili i tego momentu w naszym życiu. Kiedyś nasz wielki wieszcz narodowy Adam Mickiewicz mówił, że na głębszych fundamentach wyższy mur stać może, a wyższy rozum tylko na głębszej pokorze. Żeby zrozumieć, moi drodzy, to, w czym my uczestniczymy, co się staje częścią naszego życia dzisiaj, tu i teraz, wymaga ogromnej pokory z naszej strony. Pokory, bo inaczej nie zrozumiemy tego, czym miłość miłosierna jest. Będziemy ją zawsze traktowali tylko w ludzkich kategoriach sprawiedliwości. Tej nieszczęsnej formułki katechizmowej, która mówi, że Bóg to sędzia sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, a za złe karze. A tymczasem dogmatem wszystkich dogmatów jest prawda, którą Jan zapisał w Ewangelii, że Bóg jest miłością. I papież zadecydował, że musi to wykrzyczeć światu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek. Bo świat brnie ku nicości. Niechże się zreflektuje, niech podejmie swoistą rekolekcję nad swoim bytem, nad swoim istnieniem, nad swoim życiem i niech zrozumie, że Bóg oszalał z miłości na punkcie człowieka. To jest niesamowite, w czym my, moi kochani, uczestniczymy. Niesamowite. Jan Paweł II w dziele Dives in Misericordia, to taka encyklika, która stała się przyczynką w dużej mierze do tego, że Ojciec Święty Franciszek rozeznał, że dziś potrzebny jest światu nadzwyczajny jubileusz Miłosierdzia Bożego, mówił bardzo dużo o kondycji naszego społeczeństwa, naszego życia. Papież mówił tak, podkreślał zapomnienie tematu miłosierdzia w kulturze naszych dni. I pozwólcie, że zacytuję malutki fragment z encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II Dives in Misericordia. Papież mówił, cytuję, umysłowość współczesna
może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od ludzkiego serca. Samo słowo i pojęcie miłosierdzie tak jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił sobie ziemię poddaną. To są wstrząsające słowa naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Myśmy się, moi drodzy, zapędzili. I Bóg mówi światu przez ten nadzwyczajny jubileusz: sfolgujcie, proszę, błagam was. Przewartościujcie swoje życie. Odnajdźcie na nowo prawdziwą nadzieję waszego życia. Co i kto tą nadzieją jest? Żyjemy, kochani, w takim świecie informacji i dezinformacji, że ten chaos, czy chcemy, czy nie, nas warunkuje. Mną wstrząsnęła refleksja, powiem wam, którą podjął swego czasu biskup Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski, głosząc rekolekcję do Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Biskup Dajczak powiedział coś takiego. Moi drodzy, weekendowe wydanie New York Times, czyli sobotnio-niedzielne wydanie New York Times, dzisiaj, zawiera więcej informacji, niż człowiek w XIX wieku przyjął przez cały rok. Potraficie to ogarnąć? Jedno weekendowe wydanie New York Times zawiera więcej informacji niż człowiek żyjący w XIX wieku przyswoił sobie przez cały rok. Czy my jesteśmy cokolwiek w stanie z tego, co czytamy, słuchamy, czym jesteśmy bombardowani, zapamiętać? Czy jesteśmy w stanie w ogóle podjąć nad tym refleksję? A przecież w poniedziałek już jest kolejne wydanie. A New York Times to nie jedyna gazeta. A media społecznościowe? A telewizja? A radio? Wiara rodzi się ze słuchania. My musimy być pokorni, żebyśmy zrozumieli i przyjęli to do naszego życia, co jest wartościowe, co nas konstytuuje, co nas tworzy, co nas kuje i co nas rzeźbi. Inaczej się, kochani, w tym wszystkim pogubimy. Pogubimy. Wartości drugorzędne, trzecio i czwarto staną się pierwszorzędnymi, a te, które powinny być priorytetem, schodzą gdzieś na bok. Dzisiaj człowiek zdaje się odkładać sumienie gdzieś wysoko, na półkę i głaskać je od czasu do czasu, uspokajając, że wszystko jest dobrze. Ten nadzwyczajny jubileusz bije nas w serce i w umysł, w racjo również, w rozum. I mówi: podejmij refleksję nad swoim życiem. Tak niewiele trzeba. To jest to samo, co dziś dzieje się z Janem. Przychodzą do niego i pytają: nauczycielu, co my mamy robić? Co my mamy robić? Czy tylko chrzest? Co mamy zrobić? I co im Jan mówi? Nie odsyła ich i nie mówi: no dobra, podejmijcie takie ascetyczne życie jak ja. Zacznijcie się żywić szarańczą, miodem leśnym. Przywdziejcie skóry. Idźcie na pustynię. Nie. Bo przecież każdy z nas, jak tu siedzi, musi wrócić do swoich obowiązków, do swojego powołania rodzicielskiego, małżeńskiego, kapłańskiego i tak dalej, i tak dalej. Każdy musi podejmować na nowo te obowiązki. Co mamy w tym robić, żebyśmy się nie pogubili? I co im Jan mówi? Jaką niesamowitą odpowiedź daje? Bądźcie uczciwi, mówi. Szanujcie się nawzajem. Bądźcie dla siebie miłosierni. To wszystko. Tyle i aż tyle. Ale dla nas to się wydaje głupie.
To mało. To nie jest mało. Bądźcie uczciwi. W swoim życiu, w swoim małżeństwie, w swojej pracy, w interesach, które robicie. Szanujcie drugiego człowieka. Może szczególnie tego, który nie myśli tak jak wy. Który nie modli się tak jak wy. Który nie wyznaje tej samej wiary. Człowieka, który się pogubił, który szuka, o którym będziemy mówić podczas naszych rekolekcji. Bądźcie dla siebie miłosierni. Bo w centrum tego nadzwyczajnego jubileuszu stoi błogosławieństwo, które mówi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Widzicie ten paradygmat? To błogosławieństwo nie pozostawia nam najmniejszej wątpliwości. Albo będziemy miłosierni i miłosierdzia dostąpimy, a jeżeli nie będziemy miłosierni, jesteśmy straceni. Wiejadło w ręku, jak u Jana, i oddzieli pszenicę od plewy i spali ją w ogniu nieugaszonym. Tu jest wóz albo przewóz. Albo miłosierdzie, albo nic. I ten jubileusz nas budzi z letargu. On nami trzęsie. Ja będę próbował przez najbliższe 2-3 dni was drapać. Będę was drapał mocno. Po sercach i po umysłach. Żebyśmy się pobudzili. Żebyśmy przestali być schizofrenikami duchowymi, którzy w niedzielę przychodzą ze złożonymi rączkami. Panie, Panie. Ale tydzień żyją jak poganie. Ba, tydzień. Wyjdą z kościoła i już przeklinają, bo mu 5 minut dłużej samochodem na parkingu stoi. Miłosierdzia pragnę bardziej niż ofiary. To jest czas Adwentu. To jest czas naszej zadumy. To jest czas nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Gdzie Bóg woła: człowieku, odnajdź mnie. Pozwól mi wejść do swojego życia. Przewartościuj swoje życie w świetle mojego miłosierdzia. Wiecie, Boże miłosierdzie też ma nadzieję. Wiecie, co jest nadzieją Bożego miłosierdzia? Nadzieją Bożego miłosierdzia, mówi papież, jest ciągła prowokacja odpowiedzi ze strony człowieka. Bo Bóg dzisiaj do was staje z otwartymi ramionami, jak Ojciec miłosierny, o którym będziemy mówić przy powieści w drugim dniu naszej rekolekcji. Staje przed wami z otwartymi ramionami i jedynego, czego pragnie, to byście pozwolili Jemu rzucić się wam na szyję i was ucałować. Nieważne, co w życiu się dzieje, żebyście Go wpuścili do swoich serc. Na to czeka. Bóg ma ciągle nadzieję. On tej nadziei nigdy nie straci. Zapraszam was. Przyjdźcie. Jutro, wtorek, środa. Stańmy w prawdzie o samych sobie. Zreflektujmy się w obliczu miłości miłosiernej, która przychodzi zbawiać świat. Dajcie Bogu nadzieję. Wiecie, co kiedyś powiedział ksiądz profesor Józef Tischner? Niesamowite zdanie. On dużo rzeczy powiedział, ja wiem. Ale jedna sprawa, która się nam tutaj, w tym momencie, niesamowicie wkomponowuje. Ksiądz profesor mawiał: sprawą istotną nie jest to, czy człowiek może złożyć swoją nadzieję w Bogu, w Jezusie Chrystusie, w Synu Bożym. Ale istotną sprawą jest to, czy Bóg, Syn Boży, może złożyć nadzieję w człowieku? Pytam się was dziś. Czy Syn Boży, który przychodzi, miłosierna miłość, może złożyć w was swoją nadzieję?
Amen.